W dniu dzisiejszym rozpoczynamy obchody jubileuszu 25-lecia powołania powiatu legionowskiego. To historyczna chwila, tak jak 25 lat temu, kiedy powiat legionowski po raz pierwszy pojawił się na mapie administracyjnej Rzeczypospolitej. Dzisiejsze wydarzenie, w ramach którego będzie również uroczysta sesja Rady Powiatu, jest przede wszystkim skierowana ku tym, którzy tworzyli powiat, którzy tworzyli jego tożsamość i którzy pracowali na rzecz jego rozwoju. Chcemy ogólnie podziękować tym wszystkim osobom zaangażowanym w tą misję tworzenia powiatu legionowskiego. Jeszcze w momencie, kiedy pełniłem funkcję burmistrza, dosyć sceptycznie patrzyłem na powołanie drugiego szczebla samorządu terytorialnego, czyli powiatu, ale po latach okazuje się, że to był dobry kierunek, dobra zmiana, dlatego że przyczyniła się w sposób zdecydowany do wyeliminowania takiej nieefektywnej, skostniałej i archaicznej struktury zarządzania państwem, z którym mieliśmy do czynienia w PRL-u. Nastąpiło usamorządowienie wspólnot lokalnych i ona jest oczywiście uzupełnieniem tej całego procesu samorządności, który rozpoczęliśmy w 90 roku. To był początek mojej kariery samorządowej. Można powiedzieć, że w tym budowaniu tego powiatu wszystko się zaczęło. Nie ukrywam, że musiałem się dużo i szybko uczyć, ale powiat legionowski był w powijakach. Decyzja o jego powstaniu była polityczna i zapadła w ostatniej chwili. Pierwotnie mieliśmy funkcjonować w powiecie warszawsko-wschodnim, takim ogromnym powiecie z dużą częścią gmin powiatu wołomińskiego. Urząd rejonowy przeniósł się do obecnej siedziby starostwa chwilę przed tym. Powiat nowodworski, z którego wychodziliśmy strukturalnie, choćby z dróg wojewódzkich, wszystko sobie zatrzymał, także trochę było jak u Rejmonta i w Łodzi, nie mieliśmy nic, musieliśmy zbudować powiat i to na tym poziomie takim administracyjnym, organizacyjnym, ale też na poziomie, powiedziałbym, politycznym. Były gminy jak Nieporęt, która protestowała przeciwko powstaniu powiatu legionowskiego. Obawiali się dominacji Legionowa, bo że wtedy powiat legionowski do 86 tysięcy mieszkańców, 50 parę w Legionowie. Dzisiaj powiat legionowski 125 tysięcy mieszkańców, 50 tysięcy w Legionowie. Kiedyś dominował, dzisiaj nie dominuje. To było piękne, cudowne, wspaniałe, dziewicze i pionierskie wyzwanie, które nauczyło mnie, że można z niczego coś zrobić. I te doświadczenia, i że buduje się na wielu poziomach i te doświadczenia wykorzystuję w swojej obecnej pracy jako prezydent miasta.